Stefania. Powieść psychologiczna z kajetu pensjonarki. Kto poznał panią Stefanią, ten wolał od innych pań ją. Coś w niej już takiego było, że popatrzeć na nią miło. Oczy miała jak bławatki, i na sobie ładne szmatki. Chociaż to rzecz dosyć trudna, zawsze była bardzo schludna, aż mówił każdy przechodzień ta się musi kąpać codziennie." Choć męża miała filistra, w innych rzeczach była bystra. Jeździła aż do abacji po temat do konwersacji. Prócz tego natura szczodra dała jej ładne biodra. Raz ją poznał jeden malarz, który często pijał alasz. Jak ją zobaczył na fiksie, zaraz w niej zakochał w miksie. Miała w uszach wielki topas i była wycięta popas. Przedtem widział różne panie, ale zawsze bardzo tanie i do swego interesu miały dosyć podłe desu. Strasznie się zapalił do niej, wszędzie za Stefanią gonił. Miał kolorową koszulę i przemawiał bardzo czule, żeby dała mu natchnienie. Ale ona mówi, że nie, że umi kochać bez granic. Ale to też było na nic. Potem jej mówił na raucie: dałbym życie, żebym miał cię. Jak zobaczył, że nie sposób, poszedł znów do tamtych osób. Ale już zaraz za bramą mówił, że to nie to samo: takiej dostał dziwnej manii, że chciał tylko od Stefanii. Bo to zawsze jest najgłupsze, kiedy się kto przy czym uprze. Mówili mu przyjaciele: czemu jesteś takie ciele? Z kobietami trzeba twardo. A nie cackać się z pulartą. Więc jej zaczął szarpać suknie, a ta jak na niego nie fuknie. Wtedy całkiem stracił humor i upijał się na umor. Potem do Stefanii Lubej list napisał, dosyć gruby, że to będzie znakomicie, jak sobie odbierze życie. A ona myślała chytrze, to by było nie najbrzydsze. Lecz jak przyszło co do czego, jakoś nic nie było z tego. Potem znowu za lat kilka przyszła na nią taka chwilka i myślała: czy to warto było być taką upartą? Lecz tymczasem mu wychłudło, bo już była stare pudło. Tak to ludzie trwonią lata, że nie są jak brat dla brata. Z tym największy jest ambaras, żeby dwoje Ciało naraz.